2 września wspominamy błogosławioną Ingridę Szwedzką, zakonnicę. Ingrida Elofsdotter urodziła się w połowie XIII wieku w Skänninge w Szwecji. Była po kądzieli wnuczką króla Knuta Johanssona, spokrewnioną z najmożniejszymi rodami kraju. Jej duchowym wychowaniem zajmował się Piotr z Dacji, dominikanin. Nie wiadomo za kogo i kiedy wyszła za mąż. Gdy owdowiała, utworzyła z siostrą Krystyną i kilkoma kobietami grono tercjarek współpracujących z dominikanami ze Skänninge. Kierował nimi Piotr. Ingrida była obdarzona niezwykłymi łaskami mistycznymi, a także stygmatami. Nieco później odbyła pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Rzymu. Przebywając w roku 1281 w stolicy chrześcijaństwa, uzyskała od papieża Marcina IV upoważnienie do założenia w Skänninge klasztoru żeńskiego, który uposażył jej brat Jan Elofsson, a inni członkowie rodziny hojnie obdarowali. W 1281 roku klasztor dominikanek otwarto uroczyście w obecności króla Magnusa I, a Ingrida oficjalnie przyjęła habit dominikański. Rok później, prawdopodobnie w dniu 2 września, zmarła jako przeorysza klasztoru świętego Marcina. Wcześniie otoczono ją czcią. Cuda następujące po jej śmierci przypisywano jej wstawiennictwu. Wywołały one jej powszechny kult. W 1414 roku biskup z Linköping skierował do stolicy świętej prośbę o jej kanonizację. Sprawa jednak nie została zakończona, prawdopodobnie z braku dostatecznych funduszy. Niemniej jednak papież Aleksander VI w 1499 roku zezwolił na publiczny kult Ingridy oraz na uroczyste przeniesienie relikwii, które nastąpiło 29 lipca 1507 roku. W Skandynawii odmawiano również oficjum i sekwencje ku jej czci. Na skutek reformacji starania o potwierdzenie tego kultu ustały. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Ingridy. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.